Platforma Obywatelska zlikwiduje Wojska Obrony Terytorialnej, przekonuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To pokłosie wypowiedzi Donalda Tuska, który nazwał WOT parawojskiem. To Tusk zasłużył na miano parapolityka, dlatego że kiedy był premierem, stał na czele rządu koalicji PO-PSL, zlikwidowano ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej to polscy patrioci. Ponad 38 tysięcy liczą szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To ludzie, którzy łączą swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową. To ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, żeby pomagać innym, żeby pomagać swoim sąsiadom. A więc to ludzie, którzy zasłużyli na szacunek, a nie na tego rodzaju inwektywy, nie na słowa ich obrażające. Nie ulega dla nas żadnej wątpliwości, że jeżeli, nie daj Boże, dorwaliby się do władzy, to zlikwidują Wojska Obrony Terytorialnej ci z koalicji PO-PSL. Dlatego mówimy o tym wprost. Obrażają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, nie szanują wysiłku, zaangażowania i ofiarności żołnierzy, którzy stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Stanowczo potępiamy takie słowa i mówimy, że stoimy murem za polskim mundurem. Wspieramy żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i dziękujemy im za ich służbę.